Moi kochani, lecimy. Lecimy dalej. Dying Light. Kolejny odcinek. Kolejne nagrywanko na archiwum. Gramy dalej. Jest już godzina 16, kiedy to nagrywamy i streamujemy. I co ja mogę wam powiedzieć? No, jesteśmy w mieście. Jest fajna sytuacja, prawda? Tutaj miasto już zwiedzane było. I teraz musimy iść do chaty Siliana. I to jest ta chata Siliana. Który to jest, że go złapał? Jak mam mu pomóc? Pokażcie. U góry? Musimy w ogóle jakoś do góry wejść. Zobaczymy, czy damy radę. Wejdziemy sobie tędy. Mogę, kiedy ostatnio grałeś w Dying Light? Który? W jedynkę? Kilka miesięcy temu, wiesz? To było. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w tamtym roku żeśmy przechodzili. Razem z dodatkiem. Czy lubię węgiel? A na przykład chcesz bana migielk, czy nie? Miglek. Czy grałeś w Escape from Tarkov? Grałem kiedyś, ale mało. Jest to ciężka dosyć gra i... ryzykowna, nie? Bo wiecie, o co chodzi. Tam się traci ten cały ekwipunek i tak dalej. Jesteś tam? Kilian! Myślę, dlaczego to... Ja nawet... Ja mogę strzelić, kogo oglądasz, że to napisałeś. Strzelam, że jesteś z jednej z dwóch społeczności. A raczej z jednej. Myślę, że jesteś ogólnie... Widzę jakiejś grupy typu Japczan. A! Jeszcze lepiej. Ale to dziwne. To dziwne, bo... Demons tak nie uczy. Klub R, moi drodzy, klub R. Kilian. Kilian. Tu Aiden. Jak niby tutaj wejść? Trzeba po prostu przetestować różnego rodzaju możliwości. Może od dołu coś? Ale jak ty napisałeś uroka, co ma na czole, to turbo śmieszne było? No chłopie. To było super śmieszne. Co masz na czole, co masz na czole? Twoją starą mam na czole. No ale to niektórzy tego nawet nie wiedzą, o co chodzi w tym. Jak mają na przykład 17 lat. To skąd on ma... Skąd on ma to wiedzieć? Powiedz mi. Jest i Hakon. Pewnie każdy ma. Alberto? Nawóz jakiś. Mam nawóz dla ciebie. Okay. To Vincenzo. Vincenzo? Ledwo cię słyszę. SP. Zrobili mi nalot. Nie mogę rozmawiać. Dodatki. Najca. Wszystkich nas sprzedał. Aiden. Tata poszedł już do wiatraka. O! Tam się spotkajcie. Oj, kiedy tylko będę mógł. Rewolucja, spodziewaj się w pobliżu wiatraka. Tata dostanie nawóz. Dobra, zrobię co mogę. Pośpiesz się. Nadal na mnie polują. Jestem w potrzasku, Aiden. Dobra, już biegnę. Kolejny patrol. Musisz poradzić sobie beze mnie. Dołącz do ojca. Będę kontaktował się przez radio. Ja i twój ojciec? Sądzisz, że to dobry pomysł? Nie mamy wyboru! Pośpiesz się, proszę!
mojego taty wszystko. Jeśli nie zauważyłeś, tata jest specyficzny i niedoceniany. To okazja do pokazania Karlowi, Sofii, całemu bazarowi, że się mylili co do taty, co do tego, do czego jest zdolny. Jeśli się uda, zostanie... Dołącz do ojca, ale co się bazaru. Dzieje? Co się dzieje? A na Red, bo ja nie wiem. Właśnie tego się boję. Będę cały czas w kontakcie radiowym. Halo? Vincenzo? Halo? Nathan! Jesteś? Vincenzo, nie słyszę cię. Co? Nie myślałem, co że... Co muszę zrobić? A Nared gra teraz w wąziu w VR na przykład, że mam dołączyć o to, żeby... Ło, ale palisada. Nie pytamy o takie rzeczy, Squeak. Przyniosłem nawóz. Na pewno dasz sobie radę? O, oczywiście, że tak. A jeśli nie, mogę zapytać Vincenzo. Ja nie wiem, ten Alberta to jest zbyt jakiś... duże zakłócenia. Radio nie działa. No to poradzę sobie sam. To proste jak drut. Na pewno? Wszystko mi wytłumaczył. Spokojnie. Damy... Ty i ja damy... Nie ma możliwości, że nie damy... Rady? No. Dobra. Właśnie, proste jak drut. Bomby gotowe. Twoja kolej. Zamontuj ładunki w miejscach, które oznaczył Vincenzo. Podkładanie bomb. Co może pójść źle? Proste jak drut, co? Otóż to. Otóż to! Masz! Chłopie. Właśnie! Proste jak drut. Drut! Bomby gotowe! Jedno olepszenie. Co robimy? Energy? Energy. Pośpiesz się, Aiden. Musimy zrealizować ten plan do końca. Ja, to się w Polsce dzieje! Patrzcie, taki sam znak jak w Polsce są. Jo, dupia. I taka woda jak w Polsce, i drzewo jak w Polsce. I podobne chmury jak w Polsce. Chyba po tym śmigle trzeba wejść. Dobra, idziemy po śmigle. Nasrane jak na Wiśle. Dobra, poczekajcie. Stróże prawa. Czyli stróże prawa, tak? SP. Okej. Przyniosłem przekąski. Czy oni mnie zaatakują, czy co?
Nie, no nie, nie jak mnie zaatakują. Ej, widzicie to? Mam tu trupa. Trupa do cholery. Jak trupa? Dokąd go niesie? Czekaj, ja? To co, a co się stało? Czemu on mnie chce bić? Ja jestem super chłop. Dorwę cię! Patrzcie, teraz to zrobimy mu, pa. I co teraz powiesz, OSP? A masz, tupku! No. OSP? Ochotnicza Straż Pożarna. No i elo. Ochotnicza Straż Pożarna. Najlepsza na świecie. Czemu ta siekiera się pali, Gustaw? Bo ma modyfikację, że może podpalać cel, jeżeli... No, małą szansę ma, ale ma taką szansę, że może kogoś podpalić, wiesz? Ma taką zapalniczkę tam i tak dalej, podpiętą. Kurde, no, ale to da się wskakiwać, czy nie da się wskakiwać? Twarzą w twarz? Nie, 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 nie. Już jesteś martwy. Kurde, tu jest problem. Ja tego kurwa nie rozumiem. Czemu nie mogę wskoczyć? O. Mam, w ogóle mam mało HP. O, haha, widzieliście jak mi rzucił w łeb? Jakie ludzie pomocy? Poczekaj chwilę. Mamy tutaj ładunek. Dobra, jeden ładunek już jest. Poćwiczmy rzuty. Nie no, tam się nie da. Jak dom sąsiada z Hello Neighbor, to ci wygląda? No to niezłe skojarzenie. Papierosy. No to te rzeczy można sprzedawać później przynajmniej. Siema, Honyx, cześć. Zamek, dokładnie. Jak w Skyrimku, no.
Dobra, wszystko tutaj wzięliśmy. Podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze do góry iść. I może byśmy coś znaleźli jeszcze u góry, co? Czy już nic? Nie, to już chyba nie. Uderzymy w ryjem w to? Uf. Kurwa, najgłupsza rzecz, jaką mogli zrobić. Oh my god. Nie wierzę w to. Dobra. Nie śpi. Bomby rozmieszczone. O kurde. Czas na fajerwerki. No, co? Dziadzie! Czynisz honory? Może lepiej ty to zrób. Wiem, że to dla ciebie ważne. No i... No tak jak było w jedynce, nie? Tak samo. Czyli też trzeba było... O. Nie. Detonator nie działa. To pewnie zakłócenia z... Niewiele jeszcze stało. Wiatrak stoi, wirnik wciąż pracuje. Obliczenia, Vincenzo? Muszą być złe. Zaraz to naprawię. Kurwa mać. Jak oni mogli źle podstawić ładunek? Muszę to skończyć. Nie wiem, masakra jakaś. To... Co ty robisz? Uzbrojoną bombę? Zanim especy tu dotrą, dam ci uzbrojoną... uzbrojoną... Nie możemy polegać na detonacji przez radio. Nie przy tych zakłóceniach. Co teraz? Ta bomba z pewnością wysadzi cały wiatrak. Ile mam czasu? Niech policzę. Wybuch tyle na chwilę. Biegnij! Ale gdzie ja mam ją... Kurwa, jakie to jest głupie. Gdzie? Musisz zawrócić. I? I umieścić ją w... Położyć przy... Wsadzić do... Jezu, męczę się jak on gada, nie wytrzymam. Zostawić pod wiatrakiem? Nie! To by nic nie zdziałało. W samym środku wiatraka? Potrafię skończyć zdanie bez twojej pomocy. Do wirnika. Musisz iść na górę do wirnika. Na samą górę? Mówisz poważnie? Bomba tyka, Aiden. Naprawdę sądzisz, że to czas na żartowanie? Nie rozumiem tego. Czemu teraz dał mi bombę, która już w sumie tyka, a poprzednio dał mi 3 bomby z odpalnikiem i on powiedział, że no, bo to dla bezpieczeństwa. Ale ona się odpaliła, to nie jest tak, że ona nie odpaliła. Odpaliły 3 bomby, tylko były źle położone. Thank you.
dawaj. Szybciej. No dalej. Kurwa mać, nie rozumiem. No gdzie niby? Hugo, w prawo! Hugo! Na to mam się wrzucić, czy jak? Jeszcze raz. Wiem, że wiatraka się ma złapać, tylko teraz to pod koniec już strzeliłem. I znowu na śmigło. No idę na śmigło, a gdzie mam iść? Znam już tu wejście, to idę na śmigło. Dobra, tam się nie znacie się, będę se biegał jak mi się podoba. Dawaj, dawaj, dawaj! No dalej! Pełna moc! Który to teraz? Gdzie? Tu! Jezu, jakie emocje! Zesram się! Nie! 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 Dobra, zobaczmy jak on zdetonuje się. Zerwało chłopa. Dobra. To pokażcie, czy da się krótszą drogę wybrać. Przez wodę? No dalej. Dobra, spokojnie. To jest wliczane w możliwości.
tego dupia! Nie wytrzymia! Gdzie mam skakać teraz? Nie. Jo, i on teraz wybuchnie i ja zjadę na tym. I gdzie on spadnie? Nie no. Okej. Anele. Abdul. Zimno. Halo? Co się stało? Alberto? Espece, okej, idę. Kurwysyny. Ty, Wojtek gola! Liczysz na pierdol? Ej, a co wyście mu zrobili? On powiedzcie, że kolejnego straciłem. Nie wytrzymam już z wami. Wow, ale siadło ładnie. Pełna moc! No, i to się nazywa kurewsko wielkie bum. Zrobiłem wielkie bum. A ty dobrze się spisałeś? Ja pierdolę. Nie, razem dobrze się spisaliśmy. Gdyby nie ty, wiatrak stałby nadal. Nie wytrzymam po prostu. Jak fajerwerki w 97. Stary ze mnie dziad. I będzie jeszcze starszy. Daruj sobie, Aiden. Demencji nie mam. Dziękuję, że mi pomogły. Wiem, że źle było napisane. Co o mnie mówią? Oczywiście, że wiem. Powiedz wszystkim, że udało nam się. Dzięki Vincenzo. Dobrze? Dzięki tobie, Alberto. Nie. Dzięki Vincenzo, rozumiesz? Wyśmiewają go. Wyśmiewają przeze mnie. Ale po tym, co teraz zrobiliśmy, przestaną się śmiać. Jego ojciec nie będzie już szalonym nieudacznikiem. Zmusił stróżów prawa do odwrotu. Powiedz im, że to jego zasługa. Obiecaj mi. Dobra, niech ci będzie. I powiedz, że... W porządku. Powiem mu. Że jestem dumny. Nigdy mu nie powiedziałem. Synek, jestem z ciebie dumny. Przekażę mu to. Obiecuję. Ja wam powiem, co mi tu nie pasuje. Wkurza mnie to, że każda postać, która przyjdzie i jest skopana, umiera, kurwa, na siedząco w tej samej pozycji, mówiąc jakieś ostatnie słowa. Żadna z tych postaci po prostu nie przeżywa tego pobicia. Nie ma, kurwa, żadnej opcji. Nie wiem, no po prostu... Jest tak, ten cały czas ten sam schemat jest, non-stop.
Zobacz jego rękę. Ale co mam patrzeć na jego rękę? Którą? Że dziwnie wygięta? No nie, no tak bezwładnie położył się. Aiden, niezły pokaz fajerwerków. A teraz czas wynosić się z tego grajdoła. Nie mogę. Muszę załatwić jeszcze jedną sprawę. Nie rozumiesz. Nie ma czasu do stracenia. Możemy przedostać się do centrum. W tym zamieszaniu nikt nie zauważy. Obiecałem Alberto, że przekażę jego synowi wiadomość. Chcesz załatwić swoje sprawy, czy bawić się w harcerzyka? To złe wieści. Emocjonalna scena. Alberto nie żyje. Rozumiem, ale metro jest puste. Taka szansa może się już drugi raz nie trafić. Emocjonalna. Jesteś pewny? Człowiek umiera, emocjonalna scena. Zrobię to, co obiecałem Albertowi. Idę do centrum. Muszę znaleźć Vincenzo, Hakon. Obiecałem. Aleś ty kurwa honorowy. Pośpiesz się. Pamiętasz Sary i Janę? Jak to załatwisz, znajdziesz mnie u nich. Jeśli będziesz żywy. Ciekawy jestem ile jeszcze tak osób właśnie uśmierci gra, że też będzie tak, że stały motyw, spóźnimy się o parę minut, będzie siedział, podpierał się o ścianę, kaszlał i powie nam jeszcze na koniec ważne słowa. A już szczytem głupoty, nie, bo żeby ktoś nie myślał, że mi się tu nic nie podoba. Wszystko mi się, znaczy większość rzeczy mi się podoba, ale nie potrafię zrozumieć do teraz tego najgłupszego tekstu, jaki kurwa widziałem w grach w ostatnich latach. Na początku gry, jak byliśmy w kanałach, był ten chłop, którego imienia już nie pamiętam, ale myśmy byli w szybie wentylacyjnym. I chłop, przyszedł ten cały Waltz, ten szalony naukowiec i się pyta, gdzie jest klucz? A on mówi tak... Tu, w brzuchu, połknąłem. No kurwa, no jak ktoś może coś takiego głupiego powiedzieć przy gościu, który jest w stanie cię zabić, żeby dostać klucz? No kurwa, no to rozpruł go, no. Wziął mu flaki, wywalił i zabił gościa, no i... No jak... Chciał być śmieszny? Bo i tak by go zabił, mówisz? Jesteś pewien? To był Cassius Życiński. O, plujka. O. O kurwa, mocna plujka. Nie, nie, nie. Ej, what the fuck? Yeah.
Helikopter i czołgi przyjdzie, tak. No i co, on tu nie wejdzie do środka? Przecież lampy są zgaszone. Ty, to można tak pościg w ogóle wbić sobie chyba. I co się stanie, jak jest pościg 4x4? No i co? Będzie level 3 i co? Premia jakaś leci. Kitowcy to są. Nie no, chcę zobaczyć, co się stanie. Uważaj sobie. Czyli jak dojdzie do maksimum, to ja to podliczy mi wszystkie punkty, czy jak? Pokaż to. Nie. Okej. No kurwa, zabił mnie prawie. Zamykam ten interes, moi drodzy. Ty, ale czemu? Czyli to Karl ich zdradził. No to chyba tyle. Pozamiatane. Nie bronili się zbyt zaciekle. Rafał! No, bo to tchórz. Bogdan! Mówiłem ci przecież. Jakie oni imiona mają? Rafał i Bogdan. Kurwa. Chyba, że chcesz ich najpierw wyruchać. Patrz. To Grubcio. Zabili Grubcia? Najwyraźniej. Ale chyba tylko jego. Trzeba powiedzieć Anderson. No a gdzie ona jest? Powinna tu być dawno temu. Poszukam jej. Potrzebujemy tu więcej ludzi. Wzywam dyspozytornie. Thank you.
Za kradzież. Śpi, Bogdanku. Pielgrzymie. Kurwa mać, co oni ci zrobili? Gdzie oni ich wszystkich wzięli? Zabiję wszystkich tych skurwysynów. No dobra, oni ich zamknęli w więzieniu. Poczekajcie. Rzeźnik to nasz największy... Są już rozkazy? Anderson nadal nie ma? Bill. Chyba bym nie pytał, to może trzeba ich ocalić, czy uwolnić. Dobra. Jesteście wolni. Myślałem, że to już koniec. Nie mogę uwierzyć, że Karl zdradził. Kurwa, pielgrzymie. Cwaniak. Najpierw pomyślałem, że ty nas wydałeś, ale Karl... Gdyby nie on, stróżowie prawa by mnie zaatakowali. Ale zwiał zaraz po wybuchu. Na wyższym poziomie są kolejni. Dobra, pójdę tam. Uciekajcie. No to dawaj! Zostań się ruda! Zapytałeś sobie biedy, co nie miałem. To miało zaboleć? No! Mocno, mocno biją. No to dawaj! Liczysz na wpierdol? No. Gotowy na śmierć? O tak, kurwa! No to dawaj! O tak, kurwa! Co on tak przeklina brzydko? No to dawaj! O kurde, granaty mi walą mnie. Gotowy na śmierć! Na szkoleniach nie wspominali o takim wpierdolu. Liczysz na wpierdol? Gotowy na śmierć? Liczysz na wpierdol? Atakuj, kurwa! Cholera. Zapomniałem zabrać przekąski. Znowu. Ktoś wyciął kawałek skóry z ramienia komendanta Lukasa. Boże, kto jest do tego zdolny? Co to kurwa jest? Co to gada? Hej. A, oni. Aiden? Nie bójcie się. Już dobrze. Dziękuję. Cześć, Sophie. Gdzie jest Vincenzo? Powinienem porozmawiać z nim. No tak, no troszkę... Ale hamuwa. Kurwa! Raczej obszcza złotym deszczem. Wstawaj. Dzięki! Jesteśmy kwita. To jeszcze nie koniec. Aiden! Aiden! Wyłaś, tchórzu! Anderson... Zejdź tu i walcz! Odejdź stąd, Anderson! To teren bazaru! Aitor nadal może się wycofać! Niby dlaczego? Wygrywamy! Jesteś naprawdę głupi! Pewnie głupi! Zejdź tu i walcz! Przestań używać swoich kumpli z bazaru jako żywych tarcz! Aiden, nie! Kurde, mol. Nie gasić światła, to wystarczy zobaczyć, żeby... Pokażemy ci, co robimy z nim.
Nie ruszaj się za sprawą! O ty kurwa! Nie uciekniesz! Jeszcze raz. Wow, przeteleportowali się. Ty... Broń mi się zepsuła. Moment. No i już jest zepsuta broń. 29, 30... 39, jeszcze mogę nią powalczyć, ale ogólnie to zrobimy tak. Tą, tym pałką, tu 30, ja muszę kupić jakieś bronie nowe. Nie mam hajsu. 30, w sumie tym. No, zobaczymy. Ścierwojady? Już za późno na ucieczkę. Idziesz na wpierdol? Gotowy do tańca? O kurde, ale masz przechlapany. Bazar płynie krwią. Witaj znowu, śmieci. Strach! Gotowy na śmierć? Aitor pozdrawia! O kurde, ale przeklapa! Poderżnę ci gardło! Zginiesz razem z resztą tych ścierwojadów! Zabij się z przyjemnością! Przeżyłeś. Jak się rzuca przedmiotami? Ja mam noże jakieś do rzucania. Nie wiem, jak rzucać tym. Od początku cię nie lubiłam. Esper! Bazar spłynie krwią. Kurde, ona taki szybki ruch zrobiła. Zabić. Długo na to czekałam. Nie rozumiem, czemu Aitor ci ufał. A ten chłop tam z tyłu co robi? A ten co tu robi? Kim ty jesteś, kurwa? Czemu ty se po prostu tak siedzisz? Unik robi. Od początku cię nie lubiła. Gnida! Gid, bataryański przydupacie! Długo na to czekałam. Aiden, dostajemy raporty, że ludzie Aitora się odciąłem jej głowę, ale skrypt musiał odcięliśmy im światła, mieć zaprogramowane, że ona musi mieć głowę. Bez nich nie mają szans. Aitor wycofał swoich ludzi. Są w tunelach metra. Tamtędy nie dostaniemy się do centrum. Karl nas zdradził. Wiecie, czego brakowało mi? Że jeszcze bym z nią gadał, jak ona już umiera, a dalej ma głowę. Ale tylko wszystko. Albo na przykład, że ma odciętą głowę, a gra ma zaprogramowane, że jeszcze muszę z nią dialog przeprowadzić. Gwarantuję, że pokonam. Ale to byłoby zajebiste. Zabiorę cię do Central Loop, tak jak obiecałam. Sophie kieruje bazarem! Za Sophie! A, jakieś wiśniowe piją. Wiecie, ile gnojów z SP potrzeba do wymiany żarówki? Żadnego! Bo są zbyt martwi, żeby cokolwiek wkręcać. Ale jaja, parwalo. Alberto nie żyje. Nie psuj atmosfery, Aiden. Jasne. Mówię poważnie. Zginął podczas wysadzania wiatraka. Jak to się stało? Przeprowadzaliśmy plan Vincenzo.
Potem jednak Alberto musiał zastąpić syna. Poświęcił siebie samego, żeby wysadzić wiatrak. O kurwa. Za Alberto! Za Alberta! O kurwa, ale poszło. Ale się zmieniła pora dnia. Więc... gdzie jest Vincenzo? Na zewnątrz. Rozejrzyj się. Ej, wiecie co? Jeszcze patrzę, bo jej głowa tutaj poleciała, jak jej odciąłem głowę, nie? A. No cóż. Właśnie, a ty chłopie, co się stało? To jest podejrzane, że ty tutaj dalej działa. Ty, a mi się wydaje, że oni po prostu, gdy robili tą grę, to oni... Ogólnie zamysł był taki, że w bazarze jest 30 osób, ale jak przychodzi ten SP, to bierze wszystkich z kuwa, nie? No i generalnie nikt tu nie zostaje. I oni, kurwa, zapomnieli o tym chłopie, że on tu jest. I oni zapomnieli go skryptować, że coś z nim trzeba zrobić. I on tu, kurwa, stoi i dalej kręci. No i tak na pewno było. Vincenzo... Może to agent słuchał, za dużo wie. Udało się, Aiden. Mój tata naprawdę to zrobił. Twój ojciec chciał, żebym ci przekazał... O, właśnie, czekajcie, to jest ważne. ...że zawsze był z ciebie dumny. Bardzo dumny. Co? Dlaczego ty mi to mówisz, a nie on? On nie żyje, Vincenzo. Umarł za bazar. Czy cierpiał, kiedy umierał? Nie, był szczęśliwy. Z twojego powodu. I dlatego, że udało mu się zrealizować twój plan. Dziękuję, że byłeś przy nim, Aiden. Twój tata był kozakiem, Vincenzo. Tak. Alberto był równiarzem. I dobrym rzemieślnikiem. Jak na frajera. Jak na nieudacznika. Tak o nim mówiliście. Gdybyśmy mieli więcej ludzi takich jak Alberto, SP-cy dawno byliby wspomnieniem. Idź, pogadaj z Vincenzo. Już! Wykonałeś cholernie dobrą robotę, Aiden. Pokonamy SP i pomożemy ci się dostać do centrum. Teraz jesteś jednym z nas, bracie. Jesteś częścią rodziny Bazaru. Dzięki, Barney. Powodzenia. Powodzenia, pielgrzymie. Powodzenia, pielgrzymie. Hakon, gdzie jesteś? Słucham. Czekam na ciebie u dziewczyn. Dobrze. Lepiej się pośpiesz, Aiden. Przejście do centrum jest zablokowane. Mam inny pomysł. Przyjdź tu szybko. Nie mamy czasu. Dobra, idę. Umarł za miskę ryżu, to jak w Polsce. Wychodzi na to, że wcale nie jesteś takim dupkiem. Kurwa mać, ludzie zawsze będą narzekać. Żyjemy i tylko to się liczy. Czasem budzę się w środku nocy i nie pamiętam, że upadek w ogóle miał miejsce. Właściwie tylko wtedy się uśmiecham. Do czasu, aż zobaczę te cholerne lampy UV. Z kamerą. Obserwowałem, co się dzieje. Czasami trzeba poobserwować na spokojnie, żeby poznać świat. Przez tę rzeczną blokadę centrum od miesięcy nie widziałem swoich dzieci. Co kekkam, co kekkam.
No i kurde, i stracił się. No teraz mi trochę szkoda już po czasie, że ten dziadek nam umarł. No bo to była, mówię wam, to była najciekawsza postać, kurde. Reszta to są takie nudziary, ja pierdolę. Stoją, gadają, coś patrzą się, te oczy im gdzieś latają bez akcentu żadnego. A on przynajmniej coś tam, kurde, wnosił tutaj, tak? No i szkoda dziadka. Teraz się nie liczy, nie masz uczuć. A jakich uczuć nie ma? Nie, no ja rozumiem, co on chciał zrobić, tak? Chciał, żeby dla syna było dobrze, no. Co to jest? Wyzwanie parkurowe, patrz! Próba nocnego biegacza. Wyzwanie biegacza. Zalicz punkty kontrolne w dowolnej kolejności, aby jak najszybciej ukończyć wyzwanie. Pokażcie. W sensie? Start. Kurwa, ale ja nie wiem, gdzie iść. Ja nie wiem, ale to trzeba w innej kolejności zrobić. Ja nie wiem, to pewnie trzeba obliczyć sobie pierw, gdzie się najszybciej to robi. Aha, i tu wrócić. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Czyli tak, jakbym biegł tędy. Dobra, już wiem, o co chodzi. Nie ta trasa w ogóle, źle trasę obrałem. Jeszcze raz. O. No i to jest ciężkie, ty, jak oni robią to w 20 sekund? Hmm. 26, do 25 bym zszedł, ale do 20 raczej nie. Jeszcze raz. Do 20 ciężko, ale już jest na dobrej drodze. Dałoby się zrobić 20. Dałoby się zrobić. To jest 21. Jeszcze raz. No trzeba by mieć skille. Czekaj. Dobra, jeszcze trochę. Tam się zatrzymałem. Moment. Dobra. Jak się restartuje? G. Nie dziś tak japy, bo mi uszamy. Nie obchodzi mnie to. Ale kurde, mnie rzuciło na bok. Jeszcze raz.
jeszcze raz. Moment. Kurwa mać, co to było? Co to był? Co to była popisówka jakaś, czy co on chciał pokazać sobą? Skoczył. Dobra, jeszcze raz. Nie no, muszę to zrobić. To jest kurde banalne. Mamy to! Let's go! No. Rzeźnik to nasz największy wróg. Jest odpowiedzialny za bombardowania. Kiedy mam przerwę? Kiedy ranne stają zorze, ktoś ci dzisiaj dopomoże. Czekajcie, coś Patrycja chciała. Czekaj, co? Nikt więcej nie. Halo? Słucham cię? Dobrze, pa. Dobrze. Gdzie ty, kocie, chodzisz? A, cię dorwę teraz. Chodź. Chodź, pokaż się, grubciu. O, jest on. Jest. To on. Blelelele. Blelelele. Blelelelele. O. A co ty tak odważnie gryziesz? A co ty tak gryziesz? Nie wolno. Nie wolno tak. Hakon! Co to za melina? O, nareszcie! O, Hakon, ty żyjesz w ogóle! Kiedy Jana usłyszała, że idziesz, zwiała z Saru. Chyba niezbyt cię lubią. Dokąd? Nie! Co jest? A, Waltz, ja pierdolę! Spokojnie, pokaż! No tam, pokaż, kurwa, obok ci serca! Czekaj! Pomogę, pokaż! Spokojnie, wyliżysz się! Co to? Rana po Łazarzu? Zabiłeś Lukasa. Oho. Gdyby nie ten kastet, cała robota trwałaby kilka sekund. Miałem go za twardszego. Co ty pierdolisz? Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Waltz, on zlecił zabójstwo. Nie mówiłeś, że pracujesz dla Waltza. Ty zasrańcu. Oho. Nie rozumiesz, młody. Waltz by mnie zabił, tak jak Dylana. I każdego, kto odmówił. Czyli, moi drodzy, muszę jednak nie wolno mu było ufać. Dlatego milczałem. Zdrada. Dlaczego? Wiesz, że to on mnie kiedyś torturował. Nie mówiłem ci, żeby cię chronić. Co z tego, że dowiesz się czegoś o swojej siostrze? Waltz cię zabije. Gdzie on jest? A, kurwa! Gdzie jest Waltz? Mam się z nim spotkać pod fabryką aut w tunelu Gierę. Ejden, ja tu kurwa zginę, czaisz? Zabiją mnie. Odejdziesz? Umiesz parkura, zostawisz David. Mnie? Zostaw Hakona i pozwól mu umrzeć, czy pomóż Hakon...
Wybory. Nie no, oczywiście, rozsądek mówi... Kurwa, no nie wiem, no pomogę mu, no... Zasłużyłeś na to. A nie, co ja wybrałem? Dobije cię ten, kto cię ściga. A jeśli nie on, to zaraz. Co ja wybrałem? Nigdy nie znajdziesz siostry. Waltz cię zabije. Było miło, Aiden. Wal się. Dobra, w sumie. Niech się wali na łeb. Sophie, będę potrzebował twojej pomocy w dotarciu do centrum. Gość, który miał mnie tam zaprowadzić... Sprawy się skomplikowały. Ludzie Aitora nadal walczą. Kurde, no fajny był Hakun, no. Hakuna Matata. Fajny, fajny. Ty, co to jest? Młotek z odzysku? Tasak? Młotostrzał. Zabarykadowali się w tunelu. Nie mogę ci pomóc. Co z naszą umową? Spokojnie. Słuchaj, istnieje inna droga. Przy motelu Tango, pod wzgórzami, biegnie stary tunel. Kiedyś używali go przemytnicy. Stróżowie prawa nie wiedzą o jego istnieniu. Od lat jest zamknięty. Ale jeśli uda ci się odpalić generatory... No to wtedy generatory się odpali. Dobrze, moi drodzy. Kończymy tutaj nagrywanko. Koniec na dzisiaj.